Panie ministrze, trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazet. Pinkas martwi się o odporność populacyjną. Pinkas, mam dla ciebie podpowiedź. Po prostu ponownie wygenerujcie zapotrzebowanie, taki stan ducha, że będziemy chcieli to mieć, ponieważ będzie to dla nas niezwykle ważne. Być może będziemy mieli także szczepionkę. Mam nadzieję, że ona będzie bardzo szybko dostępna i że będzie oczekiwana i że nasi obywatele będą dopominać się o tym, kiedy ona wreszcie będzie dostępna na rynku. Po prostu zwyczajnie wygenerujemy zapotrzebowanie, emocjonalne zapotrzebowanie, taki stan ducha, że chcę to mieć, ponieważ jest to dla mnie niezwykle ważne. Po prostu ponownie za srebrniki zatrudnijcie youtuberów, instagramerów i aktorów. Może Janda za parę stówek znowu pokaże, co potrafi z pazurą. A co pani myśli o tym podziale, który być może już niebawem będzie wprowadzony, że na przykład osoby niezaszczepione nie będą mogły wejść do jakiejś restauracji? Ale tak jest we Włoszech. Ja wróciłam z Chorwacji. Nikt, nawet kelner, nie poda karty, jak się nie pokaże w telefonie tego paszportu. Nigdzie nie wejdzie się. Ja widziałam w Austrii, jak wyproszono rodzinę z dwojgiem małych dzieci o 2:00 w nocy, bo nie mieli po prostu tych zaświadczeń. Tak jest wszędzie już, tylko nie tutaj. Ja tego nie rozumiem. Ja się zastanawiam, czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Może nie powinno się ich w ogóle grać, niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Zatrudnijcie Piaska, niech zaśpiewa o szprycy prosto z nieba. Wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają w nosie to, co z nami może się wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj. Bardzo przepraszam wszystkich, z którymi mieliśmy się spotkać na koncertach, ale to przecież wszystko wróci. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się, bardzo proszę, zasad bezpieczeństwa i higieny. Bardzo też dziękuję wszystkim, którzy naprawdę z pasją i za zaangażowaniem się będą tutaj zajmują. Dziękuję. Zdrowia. Może Małysz z nieba nadleci na nartach ze strzykawką wbitą w ramię. Powiem ci, co cię czeka. Może Barciś napisze wiersz pochwalny dla immunizacji. Doświadczam tego codziennie. Nie, nie ma na niego lekarstw. Zmierzysz się z nim samodzielnie. Kaszel od rana do nocy, potem od nocy do rana. Będziesz się zwijał z niemocy. Osłabniesz od niewyspania. Gorączka cię mokrym kocem rozbije na 1000 drgawek. A suchy kaszel jak z procy odbierze wiarę w poprawę. Nie zwierzam się, by narzekać. Nie chcę współczucia nad głową. To apel mój, byś nie czekał, że będzie bezobjawowo. Powoli sytuacja wraca gastronomiczna do życia. Może Gesslerowa upiści zupkę z mRNA, ale zaprosi do konsumpcji tylko tych z paszportem człowieczeństwa. Ale cały czas się mówi o tej czwartej. Ale będą wchodzić do restauracji ludzie zaszczepieni, wymazani, jak nie, to nie wejdą, tak jak to jest w Austrii, w Szwajcarii. Właśnie chciałam się o to zapytać, czy pani popiera wprowadzenie... Tak, absolutnie tak. Może Lewandowski ze swoją ekipą strzelał sobie po szprycy przed kamerami. Opcji sprawdzonych zachęt macie wiele. Zawsze możecie ponownie zastraszyć społeczeństwo aresztem domowym, brakiem możliwości wejścia do sklepu lub do restauracji, grzywną od milicjanta lub sprawą w sądzie. Jakie jeszcze są metody? Przypomnijcie, bo potrzebuję dawki przypominającej. Swoją drogą Pinkas mówi, jesteśmy w takim momencie, w którym autorytetami zostali influencerzy, profesjonaliści medyczni nie zawsze mają czas, żeby aktywnie działać na przykład w mediach społecznościowych. Nie kieruje nimi chęć pozyskania jak największej liczby lajków, ale robią to influencerzy i co gorsza, w sposób
Zupełnie bezkarny, zaznacza profesor Pinkas. To ja, Pinkas, teraz ci przypomnę, jakie tam były wytyczne od rządu, żeby zachęcić nas do wzięcia udziału w tym gównie, do którego ty między innymi nas namawiałeś i zastraszałeś, dezinformowałeś bezkarnie. Panie ministrze, trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazet, bo takiego wpływu na świadomość ludzką, jak mają osoby, celebryci, którzy naprawdę nie mają żadnej wiedzy, mają wiedzę internetową albo gazetową, ale oni mają większy wpływ niż mowa niejednego znawcy, profesora, który mówi językiem dla społeczeństwa niezrozumiałym. Trzeba to troszeczkę zmienić styl informowania i zachęcania do akcji szczepień.